Niemal 100 koncertów, 6 scen i wielu znamienitych artystów w jednym miejscu. 2 sierpnia startuje OFF Festival. Podczas 3 dni imprezy fani dobrych brzmień usłyszą m.in. Grace Jones, The Blaze czy Edytę Bartosiewicz. Katowice zapewniają darmowy transport, który niemal przez 24 godziny będzie dowoził festiwalowiczów na lotnisko Muchowiec. Magda Sincewicz. Przygotowania są już na finiszu, bo przecież lada chwila ten zielony zakątek Katowic ponownie stanie się areną festiwalowych wrażeń. Kolejna edycja przed nami, 2-4 sierpnia. Tysiące osób, które odwiedzą katowicki Muchowiec. Jest uruchomione miasteczko namiotowe na pobliskim lotnisku, tak aby te osoby, które z daleka przyjeżdżają, a wiemy, że i z różnych zakątków Europy są fani takiej muzyki właśnie alternatywnej, którzy do Katowic zjeżdżają konkretnie na OFFa. By włączyć w sobie moduł ON i czerpać w pełni z tego, co w tym roku przygotowali organizatorzy. OFF Festival w tym roku to blisko 100 koncertów na 6 scenach. Wśród artystów pojawią się tacy wykonawcy jak legendarna Grace Jones, która wraca do Polski po kilkunastu latach przerwy. Jedna z największych ikon popkultury ostatnich kilkudziesięciu lat. Będzie headlinerem sceny głównej w sobotę, czyli 3 sierpnia. W piątek, 2 sierpnia, headlinerem sceny głównej będzie Future Islands, którzy wystąpią w Polsce po raz pierwszy. W niedzielę z kolei francuski duet muzyki elektronicznej, niezwykle popularny w ostatnich kilku latach, zespół, który nazywa się The Blaze. A prócz nich artyści pochodzący niemal z każdej części świata, począwszy od Wielkiej Brytanii, poprzez Stany Zjednoczone, aż po Australię, wyruszą za nimi ich fani. I mimo, że ten teren nie jest im znany, bez problemu do niego dotrą, także za sprawą darmowego transportu. Uruchamiamy dla imprezowiczów specjalne autobusy. One będą oznaczone symbolem S1. Trasa tych linii została tak poprowadzona, żeby umożliwić festiwalowiczom zarówno dojazd na imprezę, jak i powrót z niej i będą mogli z tych połączeń skorzystać zarówno mieszkańcy Katowic, jak i spoza Katowic dzięki temu, że będzie można się przesiadać z tych autobusów na inne linie. Przystanek początkowy zlokalizowany będzie przy ulicy Sądowej, nieopodal dworca PKP. Autobusy kursować będą od godziny 8 do 3.30. Po dotarciu na miejsce do festiwalowej bramy pozostanie zaledwie 700 metrów.